Pierwsza źródłowa wzmianka o łasku pochodzi z 1366 roku i opisuje erygowanie parafii 10 lat wcześniej. Prawa miejskie zostały nadane Janowi z łasku przez króla Władysława Jagiełłę w 1422 roku. Swój rozkwit łask przeżywał w XVI wieku, kiedy to właścicielami miasta był słynny ród łaskich. Najbardziej znany jest Jan Łaski, kanclerz wielki koronny i prymas Polski. Ufundował w swym rodowym mieście kościół, wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku. W skarbcu znajduje się dar Jana Łaskiego, antyfonarze pochodzące z pierwszej połowy XVI wieku. Antyfonarz jest to zbiór pieśni liturgicznych wraz z zapisem nutowym. I tutaj w naszym skarbcu można zajrzeć sobie poniekąd do środka, ponieważ za tymi antyfonarzami są wydrukowane i powiększone karty ze środka. Więc każdy tutaj może spojrzeć, jakie to jest tak naprawdę w środku arcydzieło. Wszystko jest pisane ręcznie. Przepisywaniem świętych ksiąg zajmował się wtedy zakon benedyktynów. No może Państwo kojarzą coś takiego jak przysłowie benedyktyńska praca, czyli ciężka, żmudna. No możemy sobie wyobrazić takiego skrybę, który gdzieś tam w podpiwniczeniu przepisuje księgi bez światła, jedynie świeczki, bez okien, tylko otwory gdzieś na te otwory naciągnięte rybie pęcherze. Więc naprawdę bardzo kiepskie warunki, stąd takie przysłowie. Z taką księgą, którą tutaj widzimy, możemy też skojarzyć jeszcze jedno przysłowie, a mianowicie czytać od deski do deski, ponieważ ten antyfonarz ma drewniane okładki. Na te okładki naciągnięta jest skóra. Skóra oczywiście jest wzmocniona klamrami i metalowymi zdobieniami, więc możemy sobie tylko też pomyśleć, ile to mogło ważyć. Tutaj z naszych przypuszczeń myślę, że około 30 kilo, więc taka księga oczywiście nie była wystawiana na co dzień do użytku. Świątynię zniszczył pożar w połowie XVIII wieku, a przy jej odbudowie zasłużyli się kolejni właściciele, rodzina Załuskich. Szczególny był tu udział infułata Marcina Załuskiego, to między innymi z jego środków kościół odbudowano w dominującym wówczas stylu barokowym. Z kościołem wiąże się legenda o płaskorzeźbie Madonny Łaskiej. Gdy Jan Łaski przebywał w Rzymie w 1515 roku podczas Soboru Laterańskiego, poprosił papieża Leona X, aby podarował mu przepiękny wizerunek Matki Bożej do budowanej kolegiaty w łasku. Ojciec Święty zasmucił się i nie był temu chętny. Z pomocą przyszła sama Najświętsza Maryja Panna. Otóż medalion z obu stron wypukły i jednakowo rzeźbiony podzielił się na dwie części. Jedna mogła być podarowana, a druga z tym samym wizerunkiem pozostała w Rzymie. Płaskorzeźbę do dziś można podziwiać w łaskiej kolegiacie. Kolejną historyczną postacią związaną z Łaskiem i twórcą epoki baroku był rzeźbiarz Stanisław Wolnowicz. Wykonywał elementy wyposażenia dla świątyń regionu, zdobywając rozgłos i uznanie na ziemi sieradzkiej i łęczyckiej. Jeden z największych zespołów prac powstał w łaskiej kolegiacie. Niestety ogromny pożar w następnym wieku strawił większość jego prac. Do dzisiaj ocalała jedynie grupa Ukrzyżowanie, złożona z krucyfiksu oraz figury Marii i świętego Jana Ewangelisty. Prace te znajdują się po prawej stronie od wejścia do kolegiaty i pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha w łasku, wybudowany z drewna modrzewiowego w 1666 roku. Od 1811 roku należał do parafii ewangelicko-augsburskiej. Niezwykłe wnętrze, w którym dominuje mozaika muszelkowa, sprawia, że świątynia jest unikatowa w skali kraju. Przez wiele lat kościół stał opuszczony i dopiero na początku lat 90. świątynię wyremontowano i dziś jest kościołem garnizonowym. Niezwykle zasłużony dla miasta jest Grzegorz Jan Zdziwojski, kontrreformator, doktor teologii, absolwent Akademii Krakowskiej i Uniwersytetu La Sapienza. W XVII wieku pełnił obowiązki wikariusza w łasku. Był on świadkiem ogromnego pożaru, jaki nawiedził łask w 1624 roku. Spłonęło wówczas całe miasto wraz z pięknym drewnianym ratuszem, który znajdował się w rynku. Opisał to w swoim dziele Opłakiwanie Ojczyzny.
Po powrocie do łasku w latach 30. XVII wieku pełnił obowiązki kaznodziei w kościele kolegiackim, a także był sekretarzem miejskim oraz prowadził szkołę parafialną, na którą przeznaczył swoją rodzinną ziemię. W swoich utworach wracał też do Madonny Łaskiej, której sława była już bardzo dobrze znana. Ostatnim dziedzicem ze wspomnianej na samym początku rodziny Załuskich był Teofil, który niestety przystąpił do Konfederacji Targowickiej i był zwolennikiem opcji prorosyjskiej. Dla Łasku pozostawił on jednak cenny dokument ukazujący inne oblicze Teofila jako uzdolnionego organizatora i administratora swoich dóbr. W spisanej przez siebie ordynacji miasta dziedzicznego Łasku z 1790 roku zawarł szereg przepisów dotyczących wyborów władz miejskich, ochrony przeciwpożarowej czy ogólnego wyglądu miasta. Między innymi na swój koszt zobowiązał się wybrukować łaski rynek. Ordynacja szczęśliwie ocalała i znajduje się obecnie w łaskim muzeum. Dawni łascy dziedzice spoczywają we wspólnej mogile na łaskiej nekropolii. Jest też pomnik kanclerza wielkiego koronnego i prymasa Polski Jana Łaskiego, który z placu Jarosława Dąbrowskiego spogląda dumnie na kolegiatę, swoje wielkie dzieło.